Cześć, jesteśmy na budowie stawu kąpielowego autorstwa oczywiście Marcina Gąsiorowskiego z naszą filtracją. I słuchajcie, to jest staw kąpielowy, który jest dedykowany jako typ czwarty. Dlaczego jako typ czwarty? Dlatego, że ma filtr. Zastosowany tutaj filtr szybki, za chwilę pokażę, jak to wygląda. Marcin, może powiesz coś na temat obiegu wody. A więc, jak zwykle, pobór z klimerem, odpływem dennym, wszystko ląduje w komorze filtracyjnej, którą już na pewno wielokrotnie pokazywaliśmy. Mhm. Jest to istotne, ponieważ gdybyśmy brali wodę tak, jak ona jest, byśmy musieli bardzo często ingerować w ten filtr szybki, gdyby się zapychał. Poza tym musimy mieć miejsce, w którym szybko usuwamy materiał, to wszystko, co zostało w liście, wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, biogeny, to po prostu szybko musi dostać się na zewnątrz, inaczej będzie powodowało problemy wewnątrz stawu, także klasyczna komora. Tak, ta nasza normalna komora GS4 Eco albo GS4, tutaj jest ta duża GS4 i ona tak naprawdę spełnia funkcję przede wszystkim ochrony zooplanktonu, no i oczywiście funkcję takiego filtra mechanicznego. Tam też będzie złoże, a cała filtracja biologiczna, czy większość, będzie odbywała się właśnie na tym filtrze szybkim. Może podejdźmy tam, jak to wygląda. Filtry szybkie to są takie dosyć nowe rozwiązania. Tak to mniej więcej wygląda. Tam już mamy filmik z takim filtrem. Też w podobnej konfiguracji, czyli okrągły. Woda po filtracji przechodzi od dołu do góry i tutaj przelewa się, przechodzi przez złoże filtracyjne. Ta funkcja biologiczna na tym filtrze to są biofilmy, prawda? Coś Marcin powie. Tak, głównie chodzi o to, żebyśmy uzyskali duże powierzchnie, na których wytwarza się biofilm, czyli taka biocenoza bakteryjna filtrująca wodę. Dodatkowo bardzo ważną funkcją jest zdolność właśnie wiązania fosforanu, który akurat na tym substracie jest. Tak, to jest ważne, żeby to był odpowiedni substrat, bo on musi wiązać fosfor, to jest raz, ale musi mieć również odpowiednią porowatość, tak żebyśmy uzyskali jak największą tą powierzchnię biologicznie czystą, czyli czynną. Raz chodzi o fosforany, których się pozbywamy tutaj, ale też chodzi o utrzymanie właściwej twardości wody. Ta powierzchnia musi być kilkudziesięciokrotnie, nie będę dokładnie mówił, większa od powierzchni wewnątrz stawu. Dlatego liczymy powierzchnię wszystkiego, co znajduje się w stawie i następnie dobieramy według tego. Tak, złożę. Oczywiście to wszystko jak gdyby jest przeliczane na etapie projektu. Są specjalne programy, które liczą te powierzchnie. Są zalecenia norm FLL, także my się do nich stosujemy. No i zobaczcie, staw jak staw, on jest dosyć nowoczesny. Też jest bardzo blisko domu, zobaczcie, tylko działka jest dosyć mała, prawda? Także ten staw zajmuje tak optycznie, nawet patrząc, nie wiem, połowę tej części ogrodowej, bardzo blisko domu. Wrzucimy też jakieś, czy model w SketchUpie, czy projekt, to też zobaczycie. Ale co tu jest ciekawego, zobaczcie tamte schody. Zwróćcie uwagę, że nie są do samego dna, dlatego że są niepotrzebne do samego dna, prawda? Te schody służą do tego, że można podpłynąć do nich i sobie wtedy spokojnie wyjść. Także nie trzeba robić do samego dna, nie będzie też żadnej drabinki najprawdopodobniej. Jeszcze jedna uwaga, te fałdy, które widzicie w tej chwili, one w czasie wypełniania wodą zostaną odpowiednio rozprasowane, woda, powietrze wyjdzie pod folią i
ściany. Tak, to już też mamy filmik na temat układania folii. Też zobaczcie, jest ona w kolorze szarym. Ten szary kolor przy użyciu razem z wodą i poprzez promieniowanie UV, rozszczepienie światła widzialnego, da nam kolor niebieski, błękitny. Tam z tamtej strony mamy hydrobotanikę. Tej hydrobotaniki tak naprawdę nie musi być, ona nie jest niezbędna. Niemniej jednak takie stawy, w takich stawach naturalnych, z naturalną filtracją, takie filtry podkręcają trochę to bio tak naprawdę. Fajnie wyglądają te lilie, także ona oczywiście tutaj spełnia swoją rolę filtracyjną też, ta hydrobotanika, ale są projekty, gdzie nie potrzeba jej. Wtedy filtr ten szybki powinien być większy. Podejdźmy, zobaczmy, jak to tam jest zrobione. Zobaczcie, też tam u góry będzie jakieś źródełko, czyli woda będzie napędzała powierzchniowo po prostu przepływ z powrotem do skimera. Ja jeszcze pokażę, bo nie wiem, czy ty, Marcin, mówiłeś o tym przepływie, ale zobaczcie, mamy tak, powierzchniowo woda idzie stąd, ona będzie płynęła, przepłynie przez te tutaj schody, przez te puste części i popłynie do skimera, a druga część, woda po filtrze szybkim, zobaczcie, tam są dwie dysze i tymi dyszami również będzie napędzała w kierunku spustu dennego tak naprawdę i w kierunku w skimera. Także tak to wygląda. Mamy strefy, tą taką najgłębszą dla lilii i takie coś a la półki, donice na innego rodzaju rośliny wodne. Możemy wspomnieć, że dla lilii potrzebujemy zupełnie inne substraty niż dla innych roślin wodnych, gdyż w żwirze możecie zapomnieć, że lilie wodne się będą rozwijać. Tak, lilie potrzebują procesów beztlenowych, dlatego je zamykamy pod barierą, także to też trzeba o tym pamiętać, a już szuwarowe rośliny mogą spokojnie sobie w żwirze rosnąć. Ja jeszcze dodam, ten wypył w tej chwili może troszeczkę dziwnie wyglądać, ale on jeszcze będzie dalej zaaranżowany i roślinnymi kamieniami. Tak, słuchajcie, jesteśmy znowu w trakcie budowy tak naprawdę. To jest budowa w Niemczech. Jest realizowana przez jedną z firm, która z nami współpracuje. To jest już jej któraś budowa. Także tak to wygląda. Wspieramy swoich wykonawców, podwykonawców nawet w Niemczech. Także zachęcamy do współpracy z nami. No i myślę, że będziemy pokazywać też, jak to później już finalnie będzie wyglądało za rok, za dwa lata. Także tyle dzisiaj z tej budowy. No i zachęcamy do współpracy.